adekwatnie do Ty roku. Windows 2000, to ja się z nim raz spotkałem w kafejce komputerowej, nie pamiętam jak się to mówiło chyba. Chyba internetowej. I XP grałem na oraz Vice później na City na nim. Vista. Jak widzicie. W tamtych czasach Windows 2000, czekaj, on już był stary wtedy, jak ja grałem w Vice City na tym pececie w kafejce, ale no. Mieli taki pewnie piracki jeszcze w kafejce. Ja Garść to w sumat. Sims 1 najwięcej grałem, bo jestem staruchem, ale pewnie najwięcej ludzi to grało w dwójkę, nie? Bo później to już nie wiem, co się działo w Simsach. Dajesz, co? Ty tu tym progiem już się tak nazywał? Obciąganie. Legenda! Dobra, obejrzmy Witaj w roku 2000. O! Powrót do 2000 roku. Zobacz, miniaturka. No i to mi się podoba. O, zobaczmy to. Po wielkim sukcesie Iceberga o latach 90. krążyła za mną myśl, czy nie zrobić jego kontynuacji w postaci kolejnej dekady. Uznałem jednak, że być może jest to Uwaga. dobra pora na jakiś nowy format na Jaki ma kanale i tak HSM? właśnie powstała seria Witaj w roku. Będę w niej przedstawiać najważniejsze wydarzenia danego 90. roku ze świata internetu, telewizji, technologii i szeroko pojętej popkultury. TV4. Jakby co, to będę pozwalał sobie na wybieganie w przyszłość, aby ukazać, jak rzecz zrodzona w roku 2000 wpłynęła na późniejsze lata. W ten sposób wraz z kolejnymi filmami O! będziemy przemierzać następne lata i zobaczymy, jak daleko uda nam się dotrzeć. Nie zajmujmy się jednak Już tym, co piękna będzie seria się kiedyś, a weźmy zapowiada się za to, do co jest reagowania. teraz. Witaj w roku 2000. Będę grał w No Rest for the Wicked. Podobno to jest pierwszy akt tylko co wyszło, więc może jak wyjdzie cały, to zobacz. Bo to jest rok 2000, nowy rok. Tysiąclecie, pozaukładowa jednostka miary czasu obejmująca 1000 lat. Nas jednak interesuje to, co jest tutaj. Oznacza to, że rok 2000 wcale nie był nowym tysiącleciem, a ostatnim rokiem starego. Jednak czy kogokolwiek to wtedy obchodziło? Nie. Każdy patrzy na... Dzięki Werte. Werteb. Za suba, dziękuję bardzo, witam ciebie. 1 stycznia roku 2000 jako Tak, datę wejścia kurczę. w nowe tysiąclecie w XXI wiek, którego wcale jeszcze wtedy nie było. Spowodowało to wysyp licznych sekt, święcie przekonanych, że to właśnie wtedy nastąpi słynna apokalipsa, tym razem po 700 nieudanych datach, ta będzie już na pewno dniem sądu. Ludzie oczekiwali w panice, minęła północ i wiecie co? Ciekawe to Nie jest. wydarzyło się absolutnie nic. Jezu, pamiętam w 2012, trochę wybiegam w przyszłość, 12 lat, ale serio pamiętam, że wtedy ludzie naprawdę myśleli, że po prostu z dnia na dzień będzie koniec świata. I w telewizji ciągle jakieś tak rzeczy tego typu leciały, że się koniec zbliża. To było absurdalne w dupę, jak się o tym pomyśli. To jest absurd w dupę. Czy wiedzieliście, że tego dnia odbyło się także w cudzysłowie śledztwo mające na celu odnalezienie pierwszego dziecka w nowym roku? Szkoda, że to był fake. Aha. Całość była poprzedzona wielkim wyzwaniem, którego celem było... I tutaj najczęściej przewijał się motyw 9 kwietnia jako tego idealnego dnia. W różnych Rozumiem, krajach Dudek. organizowano nagrody dla rodziców pierwszego dziecka w nowym roku, określonego jako Millennium Baby. Do zdobycia w zależności od kraju była gotówka, opłacenie edukacji Imię nowonarodzonego... Grażynka. Ulala. W No i 2000 ubieżka, roku, samochód, no Grażyna. albo dyplom od ministra zdrowia. Państwo Ostatnia w Dimok z Polsce. Kalifornii wpadli nawet na pomysł, aby polecieć w miejsce najbliższej linii zmiany daty i urodzić za pomocą cesarskiego cięcia idealnie o północy. Jednak nie tylko nagrody, ale sama chęć posiadania dziecka o takiej dacie narodzin namieszała w głowie wielu rodziców, co sprawiło, że porodówki na całym świecie przeżywały tego dnia istne oblężenie, a położne w Londynie groziły odejściem z pracy, jeśli nie dostaną tego dnia podwyżek. Społeczeństwo opętała także teoria o pluskwie milenijnej, czyli błędach w kodzie różnych programów komputerowych, które nie będą zdolne do odczytu nowego zapisu daty i konsekwencje miały sięgać nawet załamania się całego systemu informatycznego, co doprowadziłoby do upadku elektrowni, giełdy, wież kontroli lotów i generalnie cyfrowej apokalipsy. Czy tak się stało? Tam, gdzie mogły być potencjalne problemy z odczytem daty, zastosowano aktualizację niwelującą problem, a jak gdzieś faktycznie doszło do błędu w wyświetlaniu daty, to były to mało istotne aplikacje, nie wpływające na losy świata. Możemy się teraz z tego śmiać, ale pod koniec 99 kwestia była na tyle poważna, że nawet Najwyższa Izba Kontroli zajęła się tą sprawą. Jednak to Jezus. wszystko było kompletnie nieistotne wobec wydarzenia, Co które tu na się zawsze w odmieniło dupę losy dzieje? ludzkości na całym świecie. Największy moment w całej historii Ty, a człowieka. jak był 999 na 1000, ludzie też tak przeżywali? Myśleli, że będzie koniec i tak dalej? Palili wiedźmy wtedy masowo jakoś, żeby to uczcić? Coś takiego? Nie wiem, ty. Wielu.
specjalny odcinek Kiepskich pod tytułem Wielki Bal. Określany jako pierwszy w historii polskiej telewizji crossover, wcielający do uniwersum Kiepskich postacie z serialów Miodowe. Ja wtedy już żyłem, a no był tak. Był to specjalny odcinek sylwestrowo długości 42 minut, stanowiąc tym samym jeden z najdłuższych epizodów w historii. Zaraz. Dlaczego tutaj są tylko 22 minuty? Pełną wersję odcinka wyemitowano zaledwie kilka razy, a to co widzimy na portalach Polsatu to okrojona wersja, z której wycięto połowę fabuły, aby dostosować odcinek do czasu trwania standardowego epizodu, co ułatwia Polsatowi emisję w ramówce telewizyjnej. Pełnego epizodu nikt jednak nie utrwalił w domenie publicznej, czyniąc z niego lost media. Do czasu. Jakoś rok temu odcinek się odnalazł i został wrzucony na CDA, skąd jednak po jakimś czasie spadł. Ale jak wpiszecie taką frazę i skoczycie na szóstą stronę, to uda wam się go odnaleźć. Okej. I co tam jest? Nic ciekawego, skoro nie powiedział. Jeśli przyjrzycie się planszom tytułowym, to zauważycie, że Windows jest to 2000. Tapeta z Windowsa 2000, to jest odtwarzacz, a to jest inna tapeta. Taki schemat plansz planuje także na kolejne lata, gdzie adekwatnie do roku. Ty Windows 2000, to ja się z nim raz spotkałem w kafejce komputerowej, nie pamiętam jak się to mówiło chyba. Chyba internetowej. Dziwny Windows w sumie. Będzie następować ewolucja na XP. Grałem na Vice City na nim. Jak w dzieciństwie czytam instrukcję do gier, to zawsze myślałem, że Windows... To już w tamtych czasach Windows 2000, czekaj, on już był stary wtedy, jak ja grałem Vice City na tym PC-cie w kafejce, ale lojno. Mieli taki pewnie piracki jeszcze w kafejce. Z 2000 oraz Windows Millennium to ten sam system, tylko że po prostu istniejący pod dwoma nazwami. No ale tak nie jest, mimo że wizualnie wyglądają niemal tak samo. Główną różnicą była budowa systemu. Windows 2000 operował na jądrze NT, które do dziś stanowi podstawę funkcjonowania Windowsów, natomiast Millennium bazował na jądrze 9X, znanym z systemów Windows 9.5 i 9.8. Aby wyjaśnić to jak najprościej, 2000 to taki przodek XP-ka, a Millennium to bardziej 9.8 na strydach. O ile wersja 2000 miała jakiś potencjał i zyskała pewną sympatię, tak Millennium uchodziło za kompletny syf. Nie ma co się dziwić, skoro była to wersja wypuszczona na szybko, aby zdążyć przed świętami. System często się zawieszał, miał problemy z kompatybilnością i niby posiadał możliwość automatycznej aktualizacji, która mogłaby te błędy naprawiać, stąd, ale Windows wtedy miał internet. W Windowsie Millennium zadebiutował Windows Movie Maker, prosty edytor wideo. Osób był on pierwszą stycznością z montażem filmów. W swojej pierwszej wersji był on niesamowicie prymitywny i poza sklejaniem klipów oraz możliwością dodania ścieżki dźwiękowej nie oferował praktycznie żadnych innych funkcji. Nawet wystarczająco na YouTube'a. Ale wiecie co było? Ten filmik z dzieckiem na placu zabaw. Miał on służyć jako przykładowe wideo do nauki posługiwania się Movie Makerem. Skoro to było w 2000, to obecnie ten dzieciak ma już ze 30 lat. Na Windowsie Millennium pojawiło się także wiele nowych wbudowanych gierek, które możecie pamiętać raczej z XP-ka. Pasjans Pająk, którego uwielbiałem nie tylko ja, ale tysiące polskich urzędników w godzinach pracy. Te karcianki w wersji offline oraz online, w której nikt nie potrafił grać. Warcaby, w których mogliśmy grać za pomocą internetu. Jedyną formą komunikacji z drugim graczem była lista wbudowanych komend, którymi czasami się spamowało, by rozproszyć oponenta. No i pinball. Był on wprawdzie już na Windowsie NT 4.0, ale mało kto z niego korzystał. Wiedzieliście, że pierwotnie była to osobna gra z 95 autorstwa studia Maxis, zawierająca trzy różne stoły. Wersja wbudowana pinball najlepszy z tego, co powiedział. Licencja z planszą Space Cadet, a niektóre spoty na mapie zachowują się w inny sposób niż w oryginale. Gra posiadała także haka. Jeśli przed rozpoczęciem rozgrywki wpisaliśmy hasło Hidden Test, to mogliśmy strzelać piłką za pomocą myszki i nabić tym samym mnóstwo punktów. Jeśli byłeś pierwszy osobą w klasie, która się o tym dowiedziała, to mogłeś jeszcze zaszpanować na szkolnym komputerze, ale w moich czasach już każdy znał ten kod, więc musieliśmy grać uczciwie. W Windowsach z 2000 pojawiła się również zoptymalizowana obsługa pendrive'ów. Wówczas była ona jeszcze bardzo drogą ciekawostką. Wystarczy zerknąć, że wiele źródeł podaje rok 2000 jako premierę pierwszego pendrive'a. Jednak ta data jest kwestią sporną w zależności od kryteriów, na jakie powołują się artykuły. Nie znałem, no. Dlatego była to raczej ciekawostka z myślą o przyszłości. Dlatego nie jestem cheaterem. Przenoszenie plików na płytkę. Rozumiesz. Które w 2000 zaczęły powoli odsyłać dyskietki w niepamięć, a potem same zostały pożarte przez rozwinięty już rynek pamięci USB, które mają się świetnie do dzisiaj, choć ich rola nieco osłabła, w czym istotną rolę odegrało przesyłanie plików przez chmurę. Windows 2000 oraz ME dość szybko doszły w niepamięć, bo już rok później wyszedł Windows XP, który aż do premiery Windowsa 7 był niekwestionowany liderem, na którym to było całe pokolenie graczy. I nie dziwota, bo trafiły na zły okres w Microsoftie, który w czasach między Windowsem 9.8 a XP motał się w tym, jaki właściwy system chcą wydać, kiedy ma to nastąpić i do kogo chcą kierować swój produkt, co zaowocowało wieloma systemami porzuconymi na etapie produkcji. No ale tak z gier, które Windows
2000 były wielkimi hitami, to mamy takie pozycje jak Tony Hawk Pro Skater 2. Gierka, która wiele osób zainspirowała do kupna deskorolki. Ale umówmy się, mało kto przetrwał czas próby, bo zamiast takich akcji jak nagranie komputera, wielkim sukcesem było zrobienie kickflipa, a przytłaczająca większość prób kończyła się lądowanie na dupie i rzucenie deski w kąt po jednym sezonie. Dzięki, Andrew. Gwiazda. Za 5 lat, witam. Z ważniejszych growych wydarzeń tamtego roku nie wypada także nie wspomnieć o Diablo 2, który budził grozę babci ze względu na sam tytuł gry. Czy grałeś ta muzyczka, jakieś demoniczne gry Diablo komputerowe? 2. Diabolo! W 2000 zadebiutowała także gra Deus Ex, nowatorska strzelanka przenosząca gracza do dystopijnego 2052 roku, która na tyle spodobała się graczom i krytykom, że w kilku rankingach zdobyła miano gry roku. Na Windowsa wyszedł także wtedy Counter-Strike, absolutny lider popularności gier sieciowych z początku XXI wieku, ale o nim już kiedyś opowiadałem. Nie opowiada natomiast o innej mega popularnej grze, a mianowicie... Jakiej? Simsy 1. Poczekajcie, musimy się trochę cofnąć. W 1989 wychodzi SimCity, rewolucyjny symulator miasta, który musimy odpowiednio zarządzać, zwracając uwagę na różne czynniki wpływające na samopoczucie mieszkańców oraz na rozwój miasta. Wątek miasta SimCity postanowiono wziąć pod lupę tym razem nie z perspektywy całej aglomeracji, a pojedynczych osób zamieszkujących jego przedmieścia. Był to więc taki wirtualny domek dla lalek, co jest dość trafnym określeniem, gdyż tak pierwotnie miała się nazywać ta gra, ale uznano, że przecież żaden cool ziomek nie kupi gry sugerującej przeznaczenie dla dziewczynek. Postawiono więc na prostą nazwę Sims, nawiązującą do SimCity, a zielony diament unoszący się nad głowami bohaterów stał się elementem growej popkultury. Ciężko było przewidzieć, czy projekt tego typu się w ogóle przyjmie wśród graczy, bo czemu ktoś miałby się dalej żyją Sims, życie, skoro można mega dobrze mają superbohaterów, kierowców rajdowych, monsterów. Okazało się jednak, że projekt chwycił niesamowicie mocno, nie tylko wśród damskiej części graczy, choć trzeba przyznać, że kobiety stanowiły jednak większość miłośników The Sims. Warto uwagi elementem jest Simlish, fikcyjny język używany przez wirtualnych Defrot? Ludzi. Ty, jest tłumacz tego języka simsowego? Normalnie? Tam jest Simlish, fikcyjny język używany przez wirtualnych ludzi. Co ty pieprzysz? Da się dowiedzieć, co oni gadają? Składał się on głównie z bełkotów, ale posiadał garść... Ja to w Sims 1 najwięcej grałem, bo jestem staruchem, ale pewnie najwięcej ludzi to grało w 2, nie? Bo później to już nie wiem, co się działo w Simsach. ...mających jakieś znaczenie i co ciekawe, znalazł się wśród nich Jezus w niezmienionej formie. Simsy nie były grą, która narzucała oś fabularną prowadzącą do... Trójka najlepsza jest? ...dało się w nią grać bez końca, rozbudowując dom, posyłając ludziki do pracy lub szkoły, nawiązując relacje z sąsiadami, zaspokajając potrzeby życiowe i tak dalej. Wydawałoby się, że jest to gra z tego gatunku, że pograsz nią parę dni, po czym wywalisz do kosza, bo ileż można robić to samo, ale praktyka pokazała, że była ona cholernie wciągająca. Ja najbardziej lubiłem... Ale to czekaj, to było do 1 czy 2? Chyba do 2 na PS2, Simsy, 2, zwierzaki czy coś takiego i psa się miało. Pamiętam, fajne. Tylko za sprawą dodatków oferujących nowe funkcje i obiekty, ale także dzięki ciekawostkom, których ta gra posiada naprawdę sporo. I pamiętam, że dało się normalnie chodzić ludzikiem, gałką, a nie było na PS2 tak, że myszką się ruszało gałką, gdzie ma iść ten, tylko normalnie się ludzikiem chodziło zza pleców. O parę z nich. Tragiczny klaun to depresyjna i niepokojąca postać NPC, która przychodzi do Simów posiadających w domu jego obraz w momencie, gdy oni są smutni. Klaun próbuje ich rozbawić, osiągając jednak skutek odwrotny do zamierzonego, gdyż wszystkie sztuczki psuje. Jedyne co poprawia Simom humor to obrażanie przygnębionego klauna, a metodą pozbycia się go to na przykład sprzedanie, albo bardziej hardcore podpalenie obrazu, co zapali również klauna, albo wezwanie ekipy do likwidacji klaunów. Według historii klaun miał dostać depresji z powodu końca współpracy z Burger Clown, co obstawiam było parodią Ronalda McDonalda. A i w tej części dowiadujemy się, że klaun zmarł z powodu utonięcia. I przy okazji to była jeszcze postać Mina, w przypadku nudnej imprezy, ale jego starania tylko pogarszały humor gości i jedyną metodą usunięcia go było, nie licząc cheatów, zakończenie imprezy lub poprawienie humoru gości. Szczerze, tak, to nadal nieźle wygląda, The Sims 1, o dziwo, tyle lat to ma, tak patrzę na to, że mógłbym nawet w to zagrać. Bo jestem już porypany, czy co? Ktoś to chętnie skroi parę rzeczy z twojego domu. Każdy to zna. Jest to najpopularniejszy mem związany z Simsami i nawet jeśli twoja cała przygoda z tą grą to jak w moim przypadku jednorazowe zagranie na komputerze koleżanki, to zapewne jedną z wykonanych czynności było usunięcie drabinki, co powodowało utonięcie Sima, który pewnie nie potrafi wyjść z basenu. Klasyka. Prawidłowo.
W dodatku Światowe Życie istniał stół chemiczny, na którym można było wytwarzać eliksiry wpływające na jakość życia, wygląd, cechy charakteru, ale najciekawszy z nich był biały eliksir. Bo widzicie, jeśli nasz ludzik posiada świnkę morską i nie dba o czystość w jej klatce, to świnka może w odwecie go ugryźć, powodując śmiertelną w skutkach chorobę. Jezus Maria. Jeśli spędziło się 100 dni grając... Dzięki Gondziu. A Hasza jeszcze 20 chyba lat. Dziękuję, 58 lat. Niedługo będziesz miał order 60. Piękna sprawa, Kondziu, piękna sprawa. Imsy, to na ekranie mogliśmy zobaczyć komunikat informujący o możliwości codziennego wyświetlania ciekawostek na temat twórców Simsów oraz samej gry przez następne 28 dni. Możemy się z nich dowiedzieć, że obraz ślubny z gry to prywatna fotografia produkcji. Ale to ta gra, to pamiętam ją poza tym. Ty, ale te stare gierki... Nie, czekaj, to nie wiem, czy grałem. Te stare gry to wszystkie tak samo wyglądają. Że dyrektor generalny zagadywał do wszystkich pracowników. Siema, Xamil. Bardziej dowartościowani. Albo że szachy w Simsach bazują na realistycznych rozgrywkach dzięki programiście, który wcześniej wykonywał taki obiekt do gry SimMars. Co ty pieprzysz? Elle Woods to postać NPC, która pojawiła się w dodatku Superstar, skupiającym się na świecie celebrytów popkultury. Była odwzorowaniem fikcyjnej postaci z filmu Legalna Blondynka. Jedyną drogą włączenia jej do gry było zakupienie limitowanego preorderu na Amazonie w 2003 roku. Spotkać można było to w jak to dzisiaj zagrać, piracik? Celebrytki. Interakcja naszego Sima z Elle Woods była bardzo ograniczona. Nie wspominałbym o tym jednak w ramach ciekawostki, gdyby nie fakt, że plik z tą postacią jest obecnie zaginiony mimo wieloletnich poszukiwań. O pierwszej o kurde, nawet piracik. Piracik nie pomoże. Jeśli lepiej zgłębić ten temat, to odsyłam albo... Daj głośniej? ...do dedykowanej wiki, która posiada nie. także świetnie opisaną polską wersję, albo do zagrania osobiście, dokładając swoją cegiełkę do milionów sprzedanych egzemplarzy. TV4. Ej, to był coś... TV4 to była odnoga Polsatu chyba, tak przynajmniej zawsze myślałem. Zobaczymy, co powiedzą. Stacja powstała z połączenia kanałów Nasza TV oraz Polsat 2, który jednak nie zniknął całkowicie, bo równolegle zadebiutował nowy kanał Polsat 2 Info. Swoją drogą P2 Info zaraz po debiucie zostało oskarżone o łamanie praw autorskich, gdyż stacja miała nie płacić za emisję aż 24 pozycji ze swojej ramówki. No ale wróćmy do czwórki. Jest to stacja, która zawsze pełniła rolę telewizji klasy B, będąc konkurencją nie dla takich gigantów jak TVN czy TVP, a raczej celowała w walkę... Nie no, na TV4 to leciały już... Po latach rzeczy typu MacGyver, Strażnik Teksasu, takie już, że już nawet na Polsacie, już nawet na Pulsie, już nigdzie tego nie ma. I na TV4 to się znajdowało. Z takim pulsem. Kiedyś stacja miała taką matrixową oprawę, ale oczywiście z biegiem czasu poszła w kiepski trend spłaszczania wszystkiego do jakiegoś normickiego wzoru. Od razu mówię, że to właśnie TV4 będzie tym wątkiem, w którym będę najczęściej wybiegał w przyszłość, bo ograniczenie się do ramówki z 2000 nie miałoby większego sensu. To leciało wtedy... Nic z tego nie znam, ale w 2000 roku to wiesz, ja nie umiałem widzieć. Ale umówmy chociaż się, że już byłem stary. Pozycje, których debiut miał... Zobacz, 22.10? No widzę. A ty to jest ta bajka? Z 2000 nie miałoby Family większego guy? Sensu, ale umówmy się, że wezmę... Family Guy? Pod uwagę Siema, pozycje, Draco. Których debiut miał miejsce nie później niż w 2007 roku, gdy wprowadzono to nowsze logo. Dobry wieczór, Artur Kaczmarski. Witam w kolejnym Flashu nowej TV4. Flash był ciekawą inicjatywą nadającą TV4 co to za nerdzik? Charakteru stacji ogólnej, ale z elementem telewizji informacyjnej. Tuż przed każdą pełną godziną, zanim wyemitowano główne wydanie dziennika, emitowano króciutki serwis informacyjny omawiający w dwóch zdaniach najnowsze wiadomości. Koncept porzucono w 2004, gdy zmieniono nazwę programu Flash? Informacyjnego na wydarzenia TV4, a szkoda, bo siema, forma takich Jerry. Krótkich przerywników informacyjnych była bardzo innowacyjna. Mariusz Max-Kolog, król Polski? Drugówka to legenda polskiej telewizji w kategorii programów ukazujących pracę w danym zawodzie. Program stał się na tyle popularny, że inne stacje także chciały zgarnąć na takim formacie trochę wyświetleń. Chociaż szczerze mówiąc, dziwi mnie, że programy te są emitowane aż tak długo. Piękna pamiętam, jakość tych pierwszy raz programów. Na drugówkę to mi się bardzo podobało, ale po kilkunastu odcinkach miałem wrażenie, że w każdym jest to samo. Ktoś przekroczył prędkość, a co mają robić? Stłuczka, facet złapany po pijaku i tak dalej. Tym, co wyróżnia drugówkę z dzisiejszej perspektywy, była pewnego rodzaju surowość materiału. Nowsze produkcje miały zawsze ten
ten... Lepsze to było, wiesz co? Jak Steven Seagal jeździł po ulicach i ludzi łapał normalnie w kamizelce kuloodpornej. Był taki program. Tak popijem, szone gówno. Dźwięki rosy, fabuły oparte głównie o przekraczanie prędkości, a tutaj były często twarze bez cenzury, normalny głos i większy nacisk kładziono na mini śledztwo, przepytywanie świadków i składanie zeznań, więc miało to taki tak nieco reportażowy posrane. Charakter. Co? Ty to ten program już się tak nazywał? Obciąganie? Legenda! Daje słowo legenda. Po teleturnie z lat 2003. A słowo nie stówę. No luj, daje stówę. Pomyłki. Trzech uczestników miało za zadanie podawać hasła o określonej ilości liter. Jeśli podpowiedź im nie wystarczała, mogli odsłonić los. Nie ma człowiek bez nich. Nie ma, nie, nie ma człowieka bez nich. Nie ma człowieka bez nich. To jak nogi. Jak nie ma człowieka? Jaja? Ej, jaja. Może jaja. Losową literkę, płacąc za nią częścią nagrody za hasło. W, ty na W. Nie ma człowieka bez nich W. Woda. Ale nie ma człowieka bez nich i będzie woda? Gracz, który zdobędzie najwięcej pieniędzy, trafia do finału, włosy, gdzie musi odgadać jedno 10-literowe hasło. Włos, dramaturg... bez nich i włos. Ja pierdzielę. Nie no, dobra, musimy to zgadnąć, bo mnie popijewszy. Na W, 4 litery na W, no w dupę, co tu ma być? Nie ma człowieka bez nich na W. No co to w dupę jest? Wady. Wady, no właśnie, łatwo. Powiedz im nie wystarczyło, mogli odsłonić losową literkę, płacąc za nią częścią nagrody za hasło. Gracz, który zdobędzie najwięcej pieniędzy, trafia do finału, gdzie musi odgadnąć jedno 10-literowe hasło. Dramaturgii nadaje jednak fakt, że po 15 mądry sekundach co 5 kolejnych pokazywana jest nowa literka, jednocześnie uszczuplając... Gdy gałaś... nie. Gdy gały się powysuwały. Wygraną o 10% podwojonej kwoty. No przykład... Wytrześć. Ja pierdzielę. Jezu, jaki program. Przykładowo dla 5000, które wnosi się do finału, wygląda to wytrzeć w ten sposób. O, Władcy Much. Ej, jak to? 2006, czemu ten... A, bo wybiega w przyszłość, mówił, okej. Okay. Pamiętam tą bajkę. Ona była na takim piku, ten Władcy Much, że dosłownie każdy to znał. Wydaje mi się, że z dnia na dzień to umarło. Że po prostu z dnia na dzień każdy przestał w ogóle mówić, że takie coś istnieje. Nie wiem, jak to możliwe. Czemu tak było? Ale pamiętam, no dosłownie każdy udawał głos tego Czesia z tej bajki, tego zombiego. I minął jeden dzień i koniec. Nie ma. Nikt nie pamięta o tej bajce. Nikt o niej nie mówi. Nie wiem, co się wydarzyło? Dzięki Bagietu za 4 lata. Dzięki. Czy komukolwiek trzeba tłumaczyć, czym byli Władcy Much? Kreskówka Bartosza Kędzierskiego, mająca premierę w 2006, natychmiastowo... Fajne było, ja najbardziej lubiłem odcinek, jak oni byli, grali w planszówkę w szpitalu i w takim RPG-u byli. Że wiesz, że jakby byli, ten był wojownikiem, ten magiem, wiesz o co mi chodzi? Nie wiem, czy ktoś pamięta to. Gigantycznym hitem. Mimo że kierowana do dorosłych, to największą sympatią cieszyła się wśród dzieci i nastolatków, o czym mogą świadczyć gadżety typu zeszyty szkolne, kola... A... Dzięki wnuczek, 28 lat. Nie, mi się to podobało, ale czemu... czemu Władcy Much dawało itemy dla dzieci? To nie była bajka dla dzieci. Przecież. A co tu chodzi? Albo gry Java na telefon. Mam no to cały nie film, było dla dzieci, tam bluzgali non-stop. Bluzgali. Kiedyś gówno to było bluźnierstwo. Mówię ci o czasach Polski szlacheckiej, tak? ...kowany władcą, więc tutaj wspominam o nich tylko z kronikarskiego obowiązku. O! Galileo. Ej, zarąbisty program. Galileo. Jezu. Ja lubiłem kiedyś te programy na Discovery, dużo leciało, typu jak to jest zrobione i tak dalej. Brainiac był,
ty, dużo było, tylko Brainiac to był taki dziwny, że niby był naukowy, a cały czas gadali o cycach, coś takiego pamiętam, no. No, aleluj. Dzięki Crazy Bugakę za 22 lata. Bo miało premierę kilka miesięcy przed logiem z 2007. Ten niemiecki program popularno-naukowy można uznać za jeden z największych sukcesów TV4, bo emitowany jest aż do dziś, dorabiając się ponad 1000 odcinków. Do dziś to leci? Nie dziwi mnie wysoka popularność formatu, bo łączą sobie cechy największych hitów Discovery, na przykład proces tworzenia przedmiotów przypominał, jak to jest zrobione, a sprawdzanie różnych teorii trochę przypominało pogromców mitów. Galileo oferuje także ciekawe testy gadżetów, reportaże podróżnicze, ciekawostki o kosmosie, krótkie filmy dokumentalne i no i wiele, wiele więcej. Wersja niemiecka została fajnie dopasowana do polskiego rynku, dbając o polskie napisy w materiałach i scenki z prowadzącymi, w których nawiązują do emitowanej treści. Galileo stało się także memiczne ze względu na to, że ludzie bardzo często trafiają na nie akurat wtedy, gdy się już kończy. Nikt mi nie uwierzy, to jest coś niemożliwego. Włączyłem telewizor i się nie kończyło Galileo. Zaraz się dowiem, jak zrobiona jest gitara. Bierzesz 2 kawałki drewna, trochę dżemu i reklama. W ofercie Ideal Optima Nokia 3030 za jedyne 3030 netto. O matko, nie ma chyba bardziej przetrawionego przez popkulturę telefonu niż Nokia 3310. Memo jego niezniszczalności były fajne 10, no może 20 razy. Prawdę mówiąc, zawsze myślałem, że ten telefon jest starszy, tak powiedzmy z 98. Popularność tego telefonu pokazuje, jakie cuda potrafi działać marketing. W Polsce przykładowo mieliśmy reklamę z Adamem Małyszem. No tęsknię cały czas, ja jeszcze nie wyjadę, a już tęsknię. I dlatego właśnie wybrałem telefon. Zobacz, tak kiedyś wyglądał pik męskości, a nie jakiś Lewandowski hashtag normal, co się cały depiluje, rozumiesz? To był kiedyś prawdziwy chłop, rozumiesz to? On w ofercie Idea Optima. Telefonów podobnych funkcjonalności... Wygląda jak Tiger Bonza. Aha, fajnie. Właśnie zaorałeś wszystkich chłopów z 2000 roku. Dzięki. Było wówczas mnóstwo, zresztą sama Nokia wydała w 2000 kilka podobnych do siebie modeli. Rewolucyjności Nokii 3310 odejmuje też nieco fakt, że były wtedy pierwsze próby telefonów z aparatem. Ważył 40 kilo. No, pamiętam. Ratem obsługu plików MP3, kolorowym wyświetlaczem albo przeglądarką WAP. Był to po prostu solidny telefon ze średniej półki, bo kosztował 800, czyli tak około ówczesnej pensji minimalnej i z racji, że był często oferowany w pakiecie z abonamentem, to stał się bardzo popularny. Skalę tej popularności obrazuje informacja prasowa Nokii z 2005 roku, gdy firma pochwaliła się sprzedaniem aż 126 milionów sztuk na całym świecie. 1 kwietnia 2014 w ramach żartu prima aprilisowego ogłoszono pracę nad smartfonem w stylu Nokii 3310, ale w pewnym sensie w 2017 dowcip stał się rzeczywistością, gdy to wypuszczono nowy telefon pod tą samą nazwą. Nie była to jednak wierna kopia, a trochę jechanie na nostalgicznej marce, bo wyglądał inaczej, dysponował aparatem, grami Java i kolorowym wyświetlaczem. Tak naprawdę był to telefon nie w stylu roku 2000, a bardziej 2007. Cudowną opcją był wbudowany słownik T9. Do każdego numeru przypisane były 3 lub 4 litery, ale dzięki T9 nie trzeba było męczyć się z mozolnym klepaniem tekstu, a wystarczyło pisać słowa wciskając guziki odpowiadające puli. Ej, pamiętam, że T9 to o giga było opaść, że na początku nie wiedziałeś, o co tu chodzi, ale jak już to ogarnąłeś, to taki speedrun pisania, o chłopie. Liter. Wprawnie użytkownicy potrafili dzieki temu pisać SMS-y w zawrotnym tempie. Ja miałem kolegę, co non-stop pisał. Chodził i napieprzał jak porypany, dosłownie jak z seriali. Nie ogarniam tego. Przebijając mistrzów smartfona. Niepodważalny urok miał także komponowanie prostych melodyjek, które mogli się potem wykorzystywać jako dzwonki, a mniej kreatywni użytkownicy mogli ściągnąć sobie gotowce z reklam umieszczanych na łamach gazet. Telefon można było dodatkowo modyfikować pikselowymi tapetami, również dostępnymi do pobrania, tysiącami wersji obudowy, które były... Nie ogarniałeś T9? T9 to był pierwszy chat GPT, dosłownie. Podpowiadał ci słowo, jakie jest najbardziej prawdopodobne i tyle. To było mega OP. Mega OP. T9. Wróćmy do czasów T9, ok? Albo bunt. Były hitem na bazarach, a majsterkowicze grzebali w bebechach, by uzyskać migające diody. No a skoro o migających diodach mowa. Sporą tajemnicą okryły się naklejki z diodami, które nie posiadały żadnej baterii i potrafiły się zapalać, zanim telefon zaczął dzwonić. Właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Jak to możliwe? Jak? Podobnie jak działało pierdzenie starych głośników przed połączeniem, czyli dzięki falom radiowym. Co ty gadasz? Czyli nauka, znowu, czyli po prostu myślisz, że to magia, a to po prostu nauka, tak? Okej. Czyli magia nie istnieje.
Magia nie istnieje. Pobudzało one układ, indukując przepływ prądu za sprawą zmiany pola elektromagnetycznego, ale musicie przyznać. Kiedy za dzieciaka wysłałem SMS-y, by dostać jakąś grę erotyczną z ostatniej strony gazetki, potem miałem spam SMS-ów z tymi hamusikami. Wpływ prądu za sprawą zmiany pola elektromagnetycznego, ale musicie przyznać, mimo upływu lat wygląda to fantastycznie. System, na którym oparto Nokia 3310, był niezwykle podatny na modyfikacje. Zresztą ogółem telefony z lat 2000 były wspaniałymi zabawkami do modowania. To tylko taki przykład, co dało się wtedy zrobić. Halo, pa! Ty, opa! Dzięki, kurwa, siwo. Dziękuję bardzo. Ty tam? Co to? Na koniec wspomnę jeszcze o grach. Zacznijmy od tego, że Snake wcale nie był nowością, bo istniał na wielu telefonach Nokia już od 97. Swoją drogą narodzin gry Węża można doszukać się już w 1976 w postaci dwuosobowej gry Blockade, która obecnym graczom skojarzy się także z wieloma adaptacjami online. Oprócz tego Nokia posiadała także trzy inne gierki, ale o ile Space Impact jest jeszcze jakoś kojarzony, to o tych dwóch już mało kto pamięta. O! Ej, to wyczór wścięczny? Dziś sprawdzimy, czy Nokia 3310. A dobra, ty. Myślałem, że... Nie, czekaj, to jest jakaś przeróbka chyba. Sieć jest niezniszczalna. Czy taki był lektor kiedyś na Discovery? No i to by było na tyle. Chciałem pierwotnie umieścić jeszcze parę wątków typu PS2, wybory prezydenckie, PS2 wyszedł w 2000? Ale nie miałem bladego pojęcia, że montaż zejdzie mi się aż tak długo i tutaj kieruję pytanie do was. Czy wolicie, aby odcinki były w tym stylu montażu, ale trwały tak właśnie około 20-25 minut? Czy też wolicie materiały o długości bardziej 40 minut, ale z nieco prostszym montażem? Dajcie mi znać w komentarzach, ocencie jak się wam taka eksperymentalna forma... Dłuższe. Fajne, zarąbisty ten kanał w ogóle jest. Opa, obejrzymy jeszcze to. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę